Kochani, w poniedziałek 17 lutego, pamiętacie, kochamy poniedziałki, kochamy dzień, w którym wszystko się może zaczyna. Dla wielu z nas rozpoczynamy dopiero wtedy pracę, ale ta praca jest o wiele łatwiejsza, kiedy możemy rozpocząć ją z Bogiem, kiedy jeszcze przed pracą możemy spotkać się z Nim, który jest źródłem naszej siły, naszego optymizmu, pasji do wszystkiego, co robimy. Wszystko, co dzieje się w naszym życiu, dobrze jest robić z całego serca. Z pasją i z radością, tak, żeby uśmiech nie schodził z naszej twarzy, żebyśmy mieli przekonanie, że Bóg postawił nas tutaj na tej planecie nie przez przypadek, tylko do wypełnienia naszego powołania. Być może Twoim powołaniem jest przewijanie niemowlęcia, zmienianie brudnej pieluchy, odprowadzenie przedszkolaka do przedszkola. Być może masz zrobić pyszny obiadek i postrzątać dom. Być może to jest taki etap Twojego życia, gdzie to jest Twoim powołaniem. Być może masz inne obowiązki w pracy, gdzie masz być inżynierem, masz wymyślać jakieś rozwiązania nietypowe i Bóg chce dawać Ci pomysły, na naturalne pomysły i rozwiązania, które będą błogosławieństwem dla wielu ludzi. Bez względu na to, co teraz jest tym miejscem Twojego powołania, tego, co masz robić, Bóg chce być z Tobą i chce Cię prowadzić. Wczoraj i przedwczoraj mówiliśmy na temat Jozułego. Dzisiaj ponownie sięgniemy do pierwszego rozdziału tej księgi i przeczytamy od wersetu 7 do 8, dwa wersety. Tylko wzmocnij się i bądź bardzo mężny, abyś pilnował wypełniania wszystkiego według prawa, które nakazał Ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo, aby Ci się wiodło. Dokądkolwiek pójdziesz. Niech ta księga prawa nie oddala się od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, abyś pilnował wypełniania wszystkiego, co w niej jest napisane. Wtedy bowiem poszczęści się Twojej drodze i będzie Ci się wiodło. Dwa razy Bóg powiedział do Jozłego, że będzie mu się wiodło, poszczęści mu się. My często myślimy, że jeżeli komuś się poszczęści, to po prostu taki. Takie miał szczęście, tak? tak mu się udało, tak się coś złożyło, że samo z siebie się ułożyło, że on ma szczęście. Ale tutaj czytamy o słowach, które bezpośrednio są związane z Bożym Błogosławieństwem, z tym, że Bóg będzie czuwał nad drogą Jozułego, to Bóg będzie mu szczęścił, to Bóg będzie dawał mu łaskę do wszystkiego, czego się nie podejmie. Ale są pewne warunki, przed chwileczką o nich przeczytaliśmy. Po pierwsze, Jozułem miał się wzmocnić i być bardzo mężny. My czasami myślimy, że to przecież nie od nas zależy, czy ja jestem odważna, czy jestem strachliwa, tchórzliwa, po prostu taka jestem. No, dzieją się straszne rzeczy, no to się boję. Jak są przyjemne rzeczy, to się nie boję. Ale Bóg mówi, wzmocnij się i bądź bardzo mężny, czyli bądź bardzo odważny. Czyli od nas zależy, czy będziemy odważni. Wow, to jest wielkie odkrycie, że nie jesteśmy wcale zdani na to, co się dzieje wokół. Zresztą znacie ludzi, Którzy potrafią bać się przebiegającej myszy. Ja na przykład się boję. Jak jest mysz w domu, to się boję. Jak jest na zewnątrz, to nie. A są ludzie, którzy potrafią wkładać rękę do paszczy lwa i się nie boją. Od czego to zależy? Od naszego wyboru, od naszego doświadczenia, od zrozumienia sytuacji. Bóg apeluje do nas, żebyśmy się nie wali, żebyśmy byli mężni, żebyśmy się wzmocnili. Czyli nie będziemy czekać na pomoc z zewnątrz, mamy się wzmocnić w kim? W Bogu możemy się wzmacniać. Nie musimy się opierać na ludziach, nie musimy opierać na sytuacjach, na tym, jacy my jesteśmy, bo wiemy, że jesteśmy zawodni, że nie mamy pewnych cech, ale Bóg jest niezawodny i Bóg może nas wzmacniać. Dlatego Bóg apeluje również do ciebie: wzmocnij się sam w Bogu się wzmocnij i bądź mężny, bądź odważny i pilnuj przestrzegania wszystkiego, co Bóg powiedział. Dwa razy Bóg tutaj, nawet trzy, jeszcze w następnym wersecie Bóg odwołuje się do tego, że jego powodzenie, powodzenie misji Jozłego, będzie zależało od tego, czy będzie przestrzegał Bożych praw, czy będzie słuchał Bożych słów, czy dokładnie będzie stosował się do zaleceń. Czy dniem i nocą będzie rozmyślał nad Bożym prawem i będzie stosował je potem w praktyce, w swoim życiu. To samo Bóg mówi do nas. Niektórzy ludzie chcieliby od Boga błogosławieństw. Mówią, Boże spraw, żeby to się powiodło, tamto tam to się powiodło. Ojoj, tu nie odpowiedziałeś na moją modlitwę. Nie działo się tak dobrze. A tamtemu błogosławisz. I często myślimy, że Bóg jest taki kapryśny. Jednych lubi, drugich nie lubi. Jednym błogosławi, drugim nie błogosławi. Kiedy czytamy Boże Słowo, to widzimy, że Bóg każą swoją obietnicę uwarunkowuje czymś. My musimy... Się ustawić względem Boga jakoś, żeby On mógł nam błogosławić. On nie może robić czegoś wbrew sobie. Bóg jest jak wiatr. Jest potężny, jest silny, jest w stanie zanieść nas daleko, ale my musimy ustawić swój żegielek, tak, żeby ten wiatr wykorzystać. W inny sposób ten wiatr może nas zniszczyć, może nas zatopić. I wiemy, że tak będzie właśnie przy końcu czasu, kiedy jedni ludzie będą zbawieni, inni będą zgubieni. Ten sam Bóg, który dla jednych jest miłością, dla innych będzie ogniem trawiącym, ale to zależy tylko od nas, jak my ustawimy nasze serca. Czy my będziemy z Bogiem współpracować, czy będziemy dawać Mu opór i będziemy się wycofywać z relacji z Nim. Bóg mówi: Ustaw swoje serce i życie we właściwej pozycji. Tym żagielkiem możemy sterować, możemy ustawić swoje życie tak, żeby przestrzegać Bożych przykazań żeby słuchać, co Bóg do nas mówi. Kiedy On nam pokazuje, co jest mądrością, to my słuchamy Go, potem stosujemy to w życiu. To nie może być tak, że jednym uchem nam wpada, drugim wypada i potem żyjemy, jak żyliśmy, z rozpędu, po prostu mamy jakieś nawyki i żyjemy tak, jak nasi rodzice żyli, dziadkowie, wszyscy wcześniej, no i mamy usprawiedliwieni, no przecież tak się żyje. Nie, Bóg do Ciebie kieruje Boże Słowo, Bóg do Ciebie mówi. Jeżeli Ty Go usłyszysz, zastosujesz Jego Słowo, będziesz posłuszny to On będzie mógł Ci błogosławić, a On tego pragnie najbardziej, dlatego o tym czytamy właśnie teraz. On pragnie, żeby nasze życie było szerokie, spełnione, żebyśmy mogli korzystać z tego wszystkiego, co Bóg dla nas przygotował. Ale od nas zależy, czy się wzmocnimy, czy będziemy mężni, i czy będziemy słuchać Bożego głosu. Słuchać nie tylko słyszeć, słuchać, być posłusznymi. Będziemy spędzać czas z Bożym Słowem. Będziemy nasiąkać Jego Słowem, będziemy się otaczać Nim. Będziemy sobie je powtarzać, będziemy sobie je przypominać, będziemy o nim śnili, będziemy innym opowiadali o nim, będziemy sami modlili się Bożym Słowem. To wszystko musi stać się częścią nas. Wtedy nam się powiedzie. Wtedy Bóg wyrówna nasze drogi. Wtedy za cokolwiek się nie weźmiemy, będzie w tym błogosławieństwo. Kochani, czas na modlitwę. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, że wiecie, o co się modlić dzisiaj. Ja chcę prosić Boga o siłę, chcę prosić o to, żebym nie ujęła się przed żadną okolicznością życia. Przed tym, że ludzie mogą być nieprzyjemni, przed tym, że mogą mnie odrzucić. Nie chcę się wycofać, nawet jeżeli klimat i otoczenie nie sprzyja temu, żebym głosiła Ewangelię. Czy jestem w Polsce, na ulicy, tak jak dzisiaj, kiedy będę głosiła na ulicy, tak jak jestem w Pakistanie, również głoszę Ewangelię wśród muzułmanów czy gdziekolwiek na świecie nie jestem, czy głoszę przez internet, boże dawaj mi siłę, dawaj mi pasję, dawaj mi energię, dawaj mi pomysły. Dawaj mi prosto z nieba swoje błogosławieństwo, tak żeby to wszystko co mówię, co robię, nie było ze mnie, nie było działaniem Agaty, tylko było twoją działalnością, twoją aktywnością, żeby Każde moje słowo było Twoim słowem, żeby to, co robię, jak traktuję ludzi, jak na nich patrzę, co w stosunku do nich robię, jak im pomagam, żeby to wszystko wypływało od Ciebie. Żeby nie było po prostu ludzkim wzruszeniem się, momentem współczucia, ale żeby wynikało z głębokiego Twojego miłosierdzia, Twojej łaski w kierunku każdego człowieka. Ja wołam o to, żebyś skierował mój wzrok na Twoje słowo i żeby z Twojego słowa Wyrosło drzewo życia, żeby Twoje słowo stało się silnym drzewem we mnie. Także żaden powiew wiatru, żadna zawierucha, żaden problem nie będzie w stanie mnie zbić z tego miejsca, w którym jestem. Tylko będę trwała przed Tobą jak silne drzewo. Ja proszę Ciebie, żeby Twoje słowa we mnie brzmiały, żeby one we mnie kwitły, żeby one ze mnie się wylewały, żeby Twoje słowo stało się moją rzeczywistością. To. Czego doświadczam na co dzień, żebym ja widziała zmaterializowane Twoje słowo, słowo, które staje się ciałem, słowo, które jest ważniejsze i potężniejsze niż cokolwiek diabeł buduje na tym świecie. Boże, ja Ci oddaję cześć za to, że mam dostęp do Twojego słowa. Dziękuję Ci za Pismo Święte, dziękuję Ci za to, że Ty. Zadałeś sobie trud, żeby przekazać swoje Słowo, na którym my teraz możemy budować swoje życie. Tobie niech będzie chwała. Prosimy Ciebie, żebyś otworzył nasze umysły, byśmy mogli rozmyślać nad Twoim Słowem, żebyśmy mogli je rozumieć tak głębiej, mocniej. Żebyś Ty był wywieszony we wszystkim, co robimy i myślimy. Tobie niech będzie chwała. Modlimy się o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Kochani, dziękuję Wam bardzo, że byliście. Widzimy się jutro. Jak zwykle czekam na wasze komentarze. Czekam na to, jak przeżywacie te poranki wspólne, te nasze modlitwy, czy coś to wam daje, czy coś się zmienia w waszym życiu. Codziennie się spotykamy, codziennie się razem modlimy. Proszę napiszcie, piszcie swoje modlitwy w komentarzach, tak żeby inni też mogli to czytać, też się budować. A ja was żegnam i jutro się widzimy ponownie rano. Błogosławieństwa życzę. Pa pa pa.